Ten lead, proszę. Tu liberałowie definiują wolność przez bardzo wąskie pojęcie. Wolność jest przede wszystkim do. Mam prawo być wolny do posiadania bezpłatnej edukacji, do posiadania godnej pracy, do sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Do ładnej kochanki, tak? Najwyraźniej również. O, proszę. Państwo nie powinno mi tego zakazywać, także przez system ekonomiczny. A dobrze, państwo nie powinno zakazywać, słusznie. Nikt panu powinno umożliwiać nikt panu nie zakazuje, nikt panu nie zakazuje posiadania mieszkania na przykład. A czy ja zakazuję posiadania mieszkania? Chcę, żeby wszyscy posiadali mieszkanie, a nie tylko wąska grupa najbogatszych. Nie, ale pan chce się domagać wolności do, czyli posiadania mieszkania. Do mieszkania. To nie jest wolność, to jest, proszę pana, prawo do posiadania mieszkania, to jest możliwość posiadania mieszkania, a wolność jest zawsze od. Nie ma wolności do. Nie, to jest do. Właśnie negatywna definicja wolności. No tak, tak. Którą obalono już w drugiej generacji praw człowieka ONZ-u. No jest właśnie, więc proszę pana, pańską deklarację praw człowieka, to ja się nią podcieram co drugi dzień, mam kilkadziesiąt egzemplarzy. Polska konstytucja zakazuje propagowania niedemokratycznych ustrojów, a obalanie praw człowieka jest niedemokratyczne, więc radziłbym się powstrzymać z nawoływaniami do utworzenia państwa niedemokratycznego. Szanowny panie, po pierwsze pan mnie obraża posądzeniem, że ja mógłbym być demokratą, ja wyglądam chyba normalnie, a nie na demokratę. A po drugie, szanowny panie, chciałbym łaskawie zauważyć, że ja domagam się tylko wolności. Wolność, proszę pana, jest od czegoś. Wolny od choroby, od czegoś. Nie mogę być wolny do, bo to jest błąd syntaktyczny. Pan myli pojęcia. Mam możność do czegoś. Mam prawo do czegoś. Nie mam wolności do. To jest... Pan się opiera na XVIII-wiecznej definicji wolności. No minęło jednak trochę lat od XVIII wieku. Proszę pana, no to, że w Ameryce ukradziono słowo liberalizm i socjaldemokratów nazywa się liberałami, to nie powód, żebym ja to uznawał. To druga generacja praw człowieka. Bardzo proszę, Lewica. Panie prezesie, do pana takie pytanie, ponieważ bardzo mocno krytykuje pan rozwiązania społecznej gospodarki rynkowej. Tej zimy było takie badanie, w którym kraju Europy obywatele najmniej boją się o swoje finanse. Pierwsze miejsce Norwegia, drugie miejsce Szwecja, trzecie Finlandia. Tam, a nie było Islandii przypadkiem? Nie, nie było Islandii. Nie było Islandii, popatrz pan. No, bo to może robiono po Islandii. Była, ale nie była w pierwszej trójce, panie prezesie. Jednak... Tam funkcjonuje, jak pan to nazwa, ten wredny socjalizm. 3 na 100 obywateli tylko boi się o swoje pieniążki. To chyba nie jest tak dużo, prawda? Proszę. Może jednak idźmy tą drogą, a nie korwinizmami, które mają 0,2 poparcia w społeczeństwie. No jest tragedią jakąś okrutną. Proszę pana, spośród dwóch armii, z których jedna wygrywa wojnę, a druga siedzi w pieleszach, w tej pierwszej się bardziej boją o swoje życie, ale oni zwyciężają. Bo widzi pan... Celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie, to ja, przepraszam, nie będę zastępował pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan sobie żre tak, i żyje dalej. Chcesz... Mam nadzieję, że będę miał za co żreć i żyć dalej, panie prezesie. Proszę pana. Jak powiedział wybitny krakowianin, Stanisław Lem na dnie oceanu w Rowie Mariańskim są rurkowce. One żyją sobie całkowicie bezpiecznie od milionów lat. Wie pan co, przykro mi, ale dobre wychowanie tutaj musi zatrudnić faktografia. No nie jest pan normalnym człowiekiem. Panie prezesie, odniosłem wrażenie, że po raz pierwszy nie jest pan, jest pan któryś raz u nas już w programie, ale pierwszy raz widzę pana wyprowadzonego z równowagi. Ja nie jestem wyprowadzony z równowagi, proszę pana, tylko usiłowałem podkreślić dobitnie, że mnie brzydzą tego typu poglądy, że najważniejsze jest się dobrze nażreć. Niestety celem życia nie jest dobrze się nażreć, celem życia nie jest bezpieczeństwo. Mnie uczono, za komuny to było, ale mnie uczono, kto nie ryzykuje, ten nie je. A was się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Tfu! Ja sobie przypominam taką rozmowę sprzed lat, nie wiem, czy pan prezes pamięta, Spokojnie. Nie wiem, czy będzie kontynuacja. Będzie kontynuacja o sensie życia. Panowie wtedy rozmawiali, a dzisiaj... Znaczy, witam. Dobry wieczór, wasza wysokość. Pan żyje. Ja słyszałem, że był pan w ramach wymiany kulturalnej zaproszony na wyspę Utoja i myślałem, że pan... To znaczy, wie pan, ja dzisiaj przychodzę z diagnozą, ponieważ ja mam... Z diagnozą. Ja mam przyjaciół, normalnie tak samo jak pan, koliberalnych, tak?
I oni mówią tak, ja jestem koliberalny, ale nigdy nie zagłosuję na partię Korwin-Mikke, bo nie utożsamiam się z nienawiścią do niepełnosprawnych, nie mówię, że za Hitlera było lepiej, nie dyskryminuję kobiet, nie uważam, że lekka pedofilia jest normalna, gdyż przygotowuje dziewczynki do dojrzałości seksualnej. No i dlatego na pana nie głosują. Więc dzisiaj chciałem panu powiedzieć troszkę lżej, bo to bo można z koliberami rozmawiać, sam niejednokrotnie to czynię. Pan woli wino, ja inne trunki i wtedy dochodzimy nawet do konsensusu, więc może nawet kiedyś, panie no, królu. Proszę już, pana, już, pana tak? Kochanego, no. Kochany, idziemy w dobrym kierunku. Proszę pana kochanego, jeżeli pan mi wkładał w usta, że za Hitlera było lepiej, to pan po prostu kłamie. Nic takiego nigdy nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że za Hitlera były niższe podatki. To jest święta prawda. I to świadczy o tym, jakim okropnym ustroju żyjemy teraz, szanowny panie, prawda? No tak, no bo jeżeli w tej chwili podatki są wyższe niż za Hitlera, to znaczy, że ten ustrój jest okropny. On ma to znaczy, że lepszy ustrój był za Hitlera? Bo ja nie rozumiem. Nie, że był lepszy. Podatki były niższe za Hitlera i tylko tyle powiedziałem dokładnie i to jest prawda, więc nie ma o czym mówić. Jeżeli w tej chwili obecny reżim nakłada na mnie podatki wyższe niż Adolf Hitler nakładał na mojego ojca, to to nie świadczy dobrze o tym ustroju, prawda? Janusz Korwin-Mikke, czy do pana trafia ten argument, o którym mówi Andrzej Celiński? Ja nie znam ani jednego argumentu przeciwko karze śmierci. Wymienił. To żaden argument. Natomiast bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś potępia wyrok w Norymberdze i to, że powieszono zbrodniarzy hitlerowskich. Pan to potępia, rozumiem, prawda? Proszę pana, to jest argument bardzo populistyczny. Pytam się, pan potępia czy nie? Nie potępiam. Nie potępiam. No to jest pod zwolennikiem kary śmierci. No tylko się spieramy o to, kogo wiesz, kogo nie. No jak to nie? No, skoro pan go nie potępia, to jest pod zwolennikiem kary śmierci. Proszę pana, wyrok norymberski był... Nie kręci, naprawdę. No. Otóż jedynym wyjściem, żeby nie było styku polityki z biznesem, jest wyrzucenie z rządu gospodarki. Ma być wolny rynek i rząd nie ma mieć nic wspólnego z gospodarką. Ale właśnie. Niech pani do jasnej cholery nie przerywa. Niech pani podnosi go. Powiedziałem. Spokojnie. Patrzcie, każdy powie to, co ma do powiedzenia. Jeszcze raz mówię. Ja będę się starał jedno pytanie jeszcze raz mówię. Tylko dlatego może być korupcja, że rząd ma się prawo wtrącać do gospodarki. Gdyby nie mógł, to by tego nie było. Nie wiem, czy czułbym się bezpieczniej, wiedząc, że każdy właściwie... Świr, że tak powiem, może mieć broń w Polsce i może sobie ją w każdej chwili wyjąć i mi strzelić w głowę, bo uśmiechnę się krzywo do niego na ulicy. To niech pan pomyśli, jak się muszą czuć kobiety, jak idą po ulicy i widzą, że każdy mężczyzna ma przy sobie narzędzie gwałtu. Nie, no ale nie każdy jest gwałcicielem. No. Ja rozumiem, ale nie każdy jest mordercą, nie każdy strzela, jednak... właśnie o to chodzi. No tak, ale to... No... Znaczy, to jest tak, że co roku niby pan jest gdzieś z boku, ale rok w rok, kiedy te dziewczyny urządzają manifestację, czyli manifę, to pan prędzej czy później tak to ostro skrytykuje, no, że te dziewczyny pana wręcz nienawidzą. Nie tylko dziewczyny, bo jeszcze panowie też tam są. To jeszcze nie żadne dziewczyny, tylko feministki. Nikt jeszcze nie udowodnił, że feministka jest kobietą. Tak samo jak działacz związkowy nie, na ogół nie jest robotnikiem, tak samo feministka nie jest kobietą, to jest działaczka. To jest zupełnie co innego. Ale jak to nie jest kobietą? Przepraszam, nie rozumiem. No ja pewnie do łóżka bym jej nie wziął na wszelki wypadek. Aha, czyli kobiety oceniamy po tym, czy można je wziąć no, do łóżka. No, tym się różni kobieta od mężczyzny. Mnie by pan wziął do łóżka? Co? Mnie by pan wziął? No nie, pan jest feministką, także... Panie Boże, co my jesteśmy głupsze, mniejsze, gorsze od pana? Jest pani mniejsza ode mnie? Dlaczego gorsze? Niższa, co najgorsze. Nie, mniejsza. Jesteśmy głupsze? Gorsze? Nie, mniej inteligentne. Przed chwilą się powiedziałem, że kobiety są na ogół mądrzejsze od mężczyzn. A na jakiej podstawie pan twierdzi, że my jesteśmy mniej inteligentne niż pan? Ja nie mówię o pani, tylko mówię o kobietach średnio. Ale ja jestem kobietą, to świadczy o tym, że pani nic nie rozumie. Jeżeli średnia, proszę panią, jest mniejsza, to wcale nie znaczy, że w Sejmie nie może być 460 postawionych kobiet. Bo średnia to jest zupełnie co innego. To jest skandaliczne, co pan powiedział. Nie, no tak, ale panią, pani się kłóci z nauką, pani się kłóci z badaniami naukowymi. Czy przede wszystkim nie ma pan racji? Nauka nie mówi wcale o tym, że kobieta pod względem budowy mózgu, on jest mniejszy, owszem, ja się zgadzam. Ale to tak, jakby pan uważał, że słoń przeciętny od pana bardziej się do parlamentu. Proszę panią. Czy ja cokolwiek mówiłem o budowie mózgu? Panie pośle, na jakiej podstawie? Panie pośle, tam na sali teraz jest konferencja kobiet. Czy pan byłby w stanie pójść i powiedzieć tym kobietom, że są gorsze od pana? Nic takiego nie powiedziałem. Natomiast ja średnio, kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. W Polsce jest nas więcej, jesteśmy lepiej wykształcone od mężczyzn i nie życzę sobie, aby pan
pan w ten sposób traktował nie tylko Polki, ale również Europejki i kobiety na całym świecie. Ale pani zamiast mówić, pani wygłasza slogany. Nie, najwyższa pora skończyć ze stereotypami. Jest stereotyp XX-wieczny, że kobiety... I stereotyp, że kobiety mają taką samą inteligentność jak mężczyzny. To jest stereotyp, który trzeba zniszczyć. Jest to nieprawda. Po prostu i zwyczajnie. Proszę, jesteśmy mądrzejsze. Proszę panią, to ja panią coś powiem. Wie pani co? A co wyście? Nie pani poda mi jeden wynalazek zrobiony przez kobietę. Jeden. Kopernik też była kobietą. Ale może wynalazek dokonany przez kobietę. To Piotr Curie. Jeden wynalazek. Czy pani wie, że nawet, że pani wie nawet, że pani trzy rzeczy, które wymyślili mężczyźni. Czy mop wymyślił mężczyzna, murzyn zresztą. Skończę, dobrze? Tampax, czyli OB, też wymyślił mężczyzna. Panie pośle. Po trzecia sprawa, feminizm też wymyślili mężczyźni. Panie pośle, po pierwsze mamy 2017 rok, tak, po drugie nie byłoby pana na tym świecie, gdyby nie kobiety. Tak jest! I o to i właśnie proszę chodzi. Proszę szanować wszystkie kobiety. Ale ja szanuję. Nie tyle w Polsce, ale również na świecie. Ale proszę mnie szanować, że mam mały biust. A mi proszę patrzeć w oczy. A trzeba pamiętać, że jest to dwumilionowa grupa osób, która nadal w Polsce jest dyskryminowana. Panie prezesie, dlaczego pan się tak roześmiał? Nie, no, nie to jest tak śmieszne. Nie, 2 miliony gejów. Dobrze, nie mówmy o tym panu. Ale za dużo Bielu, czy za mało? Nie, no żarty śmieszne. Ilość homosiów w każdym kraju jest od 0,5 do 1, czasami w niektórych krajach 1,5%. Przepraszam, kogo? Homosiów. A pan obraża takie sformułowanie? Bo ja nie wiem, co to znaczy. To jest takie pieszczotliwe określenie. No. Ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z Googlem kojarzy. Używam słowa homoś, po polsku mówię, a nie po angielsku. Ostatnie pytanie, takie rozluźniające na sam koniec. Pan lubi często powtarzać anegdotę właśnie o szklance wody i prawie Archimedesa. Otóż ja mam takie pytanie. Niech pan nasypie kostek lodu i do połowy wody. I co się stanie, kiedy te kostki się roztopią? Czy woda się podniesie, czy się nie podniesie? Oczywiście, że się nie podniesie, niech pan sobie sprawdzi. Oczywiście, że się nie podniesie. No, proszę pana. Jak się nasypie kostek lodu i do tego naleje wody do na pewno się nie podniesie. Nalej pan sobie w nasad kostek lodu, dolej sobie pan ciepłej wody, żeby te kostki już wystawały, żeby był na menu. Wszystko jedno, czy przed, czy po, no. Z całą pewnością po rozpuszczeniu się kostek lodu nic się nie podniesie. Pan sobie sprawdzi w domu, niech pan głowy nie zawraca. No. Nie będę dyskutował prawa Archimedesa, to jest szkoła podstawowa, 6. klasa. W porządku, rozumiem. Postaram się umieścić odpowiedź wideo na pana profilu, że jest inaczej. Proszę pana, Nobel bliski. Tu mamy naszego przyszłego noblistę. Jak pan to zrobi, ma pan Nobla murowany. Yellow submarine.
jedą na trawi mały ten Karole, bo ten moro, ten Lindek, do Enzy, Benzy, Beki, do Play. Nawet nie pomyliłem słów.